Zaczynamy, dzień dobry moi drodzy! Dobry wieczór! Hej! Moi drodzy, wracamy do korzeni. Zaczynamy tak naprawdę to, od czego nasza seria się zaczęła. Zaczęła się od naszych podróży samochodowych, w których dla zabicia czasu, moi drodzy, bawiliśmy się tak zwaną licytację. Proste zasady, rzucamy temat. Tutaj nasz prowadzący rzuca temat. Wymień najwięcej rodzajów wrzodkiewek. My się licytujemy, kto więcej zna. Czas 60 sekund. Czy wymieni, czy nie. Jeżeli wymieni, dostaje tą liczbę punktów, którą zdeklarował w licytacji. A jak nie, no to w drugą tytkę, stronę. No, na minusik idzie. Ja chcę powiedzieć, że ja chyba nie powinienem wygrać tej konkurencji, ale to co, poproszę o intro i lecimy. No to panie prowadzący, co żeś pan dla nas przygotował? Co my tam mamy? Przy stojniaku z nadodry. Chciałbym, żebyście wymienili mi stolice na literę A. Jedna. Dwa. Trzy. Trzy stolice na literę A. Ogólnie tak. Jest 16 na świecie, więc to tak... To luzik. Cztery. To pas. Czas. Start. No to ogólnie ja nie wiem. Coś tak sobie powiedziałem dla powiedzenia. Ankara. Andora. Aleppo będzie stolicą tego. Szybki czek. Ale chyba nie będzie. W ogóle nie. Ateny. Ateny tak, Aleppo nie. Aleppo nie. I jeszcze jedna. Antigua. Nie Barbuda. Pewnie też to jest jedna stolica to samo. Nie. Asunción. Tak, Paragwaj. Zgadł w ostatniej sekundzie? Mhm. No, cztery punkty dla ciebie. Cztery punkty. Amsterdam na przykład. Amsterdam, Dance Machine. Ale ja myślałem, że Haga, bo stolica jest tam administracyjna. Amsterdam, ale no... Dance Machine. Abu Zabi jeszcze mogło być. Tak! Abu Zabi mogło być. Co jeszcze? Przeczytaj, no. Andora. To Andory. Amsterdam to Holandia. Ankara, Turcja. Ateny, Grecja. Astana to Kazachstan. Algier, Algierii. Antananarywa, Madagaskaru. Madagaskar, Asunción, Paragwaju. Abis Abeda, Etiopia, tak. Abu Zabi, Emiraty Arabskie, Abuja, Nigeria, Amman, Jordania, Akra, Ghana, Ashchabad, Turkmenistanu, Apia, Samoły i Asmara, Erytrea. Ale rzutem na taśmę. No, rzutem. Ja nie, czterech bym nie wymienił. Rzutem co, na taśmę. Co, tych afrykańskich to... A jeszcze Addis Abeba wiedziałem, ale no nie wpadło mi do... Polis Adebe? Stolica kawy, mówię. To następne mamy owoce kojarzone z latem. Uuu, ale żeś się wrypał. To będzie taki war, że to się w pale nie mieści. No tutaj mamy człowieka, który będzie decydował. No, no to, dlatego mówię, żeś się wpieprzył. No to pięć. Sześć. Siedem. Osiem. W sensie mówimy o owocach, które jakby kojarzysz, że są typowo w lato się te owoce je. Mhm. No tak. Dziewięć. Dziesięć. To pas. Ja tu ja przemoliczę na ciebie. Przemek! No dobrze, to co jest teraz z tym? No proszę, jedziemy. Czas, start. Jabłko, gruszka, śliwka, arbuz, melon, nektarynka, brzoskwinia, morela i na przykład... Jeszcze dwa. Jeszcze dwa, no rzeczywiście. I jeszcze dwa owoce. No malina, truskawka. Moim zdaniem jabłko, gruszka, śliwka są bardziej jesienne. To jeszcze dwa? Trzy. Poziomka, jeżyna, jagoda. Dobra. Dziękuję panu. Ale żeś opanował ten stres, jaka to była relacja z sędzią. Tu proszę, jeszcze dwa, ale, jeszcze trzy. Bo widzicie, przed pomarańcza to wam się kojarzy z zimą. No tak. Mi też. Mandarynka też. Ale nektarynka z latem. A banan to całoroczny w Polsce. Banan tak. Winogrono to bardziej co? Lato. Zdrowe, śliwka też lato. Nie, dla mnie właśnie śliwka to bardziej... No jak rośnie na... No to rośnie, ale jesz w lato czy bardziej na jesień? Lato. Nie kłóć się z sędzią, dostaję żółtą kartkę. Pokój. Mi się... Przecież gracz uspokaja sędziego, nowe zasady są widzę w tym programie. 14 punktów do zera. No to teraz... Gatunki grzybów. No w sensie jak idziesz na grzyby, to grzyby, które zbierasz w tym sensie. Dobra, bo to jest bardzo duża różnica. Czyli rodzaje grzybów. Co to jest za grzyb? Ale co, potocznie też jakoś? No tak jak się mówi, nie? Czy nazwy... Kurde. Nie, no myślę, że tak potocznie też można. No to 10. Bardzo cię proszę! Tak? No to przesadziłem. No nie, no...
Chcę to usłyszeć. Czas, start. Podgrzybki, rydze, gąski, sitacze, muchomory. Sitacz jest taki. Muchomory, purchawki, kurki. Rydze były? Mhm. Rydz. Kozak, borowik, kania, szatan. To jest borowik. Nie, to jest coś innego. Szatan jest trujący. To jest inny ten. Inny gatunek podgrzybka. Gąski, kurki, maślaki, borowiki, te opieńki. Ile jest w ogóle czasu? W sensie jest aktualnie minuta 14. No właśnie, jak coś pokazałem, że tak dosyć długo to trwa. Szatan. Szatan to jest borowik szatański, to się tak nazywa. No, to można, tych borowików jest dużo. Sromotnikowy. No to sędzia. I to w ogóle było czasu? W sumie zdyszką się zmieścił w minucie, tylko na ten borowik. Teraz nasz czas był spytany. O pięknie jeszcze dorzuciłem na koniec, w razie czego. Ja zaliczę. Dzięki. Aż tak. A co są gąski? Co są te grzyby? Są tak. Gąski. A to są jadalne? Tak. Aha. Gąski do domu. Ja jak w głowie myślałem, jak ja bym powymieniał, to ja bym powymieniał tak. Podgrzybek, prawdziwek, kozak, maślak. Tak myślałem. To teraz dopływy Wisły. Aj, zawsze tak z tej mapy hydrologicznej Polski to ja nie jestem zbyt dobrym. No to dam. 3. No to 4. Tam 5. 5? Proszę. No to chyba jest to, czego się kiedyś kurna na geografii nauczyłem. Czas, start. Przemsza, Szrenia, Wanida, Kamienna, Jużanka, Radomka, Pilica, Bzura, Brdawda. Której z tych musi być? To poczekaj. Dobra, co poczekajcie. Przemsza jest, to okej, okay, no. Przemsza, Szreniawa, Nida, Kamienna, Jużanka, Radomka, Pilica, Szreniada, Bzura. Nida jest. Pilica, Bzura, Brdawda. Bzura jest, a Brda jest. Nida jest. Zgadza się. Czyli co? Jaki wierszyk. Miałem taką panią z geografii, co na zaliczenie kazała się uczyć lewy i prawy dopływ. A to są jakieś malutkie rzeczki, nie? To są takie, wiesz co, niektóre są długie, niektóre krótkie. Jakby na zaliczenie głowie... trzeba było znać lewy i prawy dopływ Wisły. A ja miałem takie coś jak, wiesz, san, takie te, a to ja nie znałem tego. A to jest przydatne w przypadku, kiedy gra się w państwa i miasta. Mogłem powiedzieć 10. Drużyny, które brały udział w tegorocznym Euro. Oj, to nie, no to on to wygra. Drużyny, to jest reprezentacje, tak? 3. 10. To ja pasuję. Z Kubanem myślałem, że dasz 4. I myślałem, że tylko 4 punkty weźmiesz, kuźwa, pobite gary. Już jedziemy? Polska, Austria, Holandia, Francja, Portugalia, Niemcy, Rumunia. Niemcy, Rumunia, Turcja, Hiszpania i ostatnia niech będzie, no na przykład Włoch. Hiszpanii nie było 2 razy? Nie, Hiszpanii powiedziałem raz, no bo to obok tego. 24-15. To teraz flagi państw z kolorem niebieskim. Flagi państw z kolorem niebieskim. Co to znaczy, że po prostu jest niebieski w tej fladze? Aha, dobrze. Oj, tu będzie war ostry. Ja mogę wymieniać kurna wszystkie kraje i na pewno jakiś niebieski się pojawi. 10. No taką taktyką jedziemy? Ty wiesz, że ja mogę powiedzieć 50. Ale to nie Pas. Będzie tyle. To nie odchodzi. Dajesz 50. No to mów te 10. Poczekasz, no dobra, to 10 ugram. Start? Czas, start. Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Belgia, nie. Słowacja, w herbie jest, Słowacja, Litwa, Estonia, Urugwaj. Tak. Wyspy Zielonego Przylądka, Islandia, Szwecja, Norwegia. I nie mam już 10? Belgia, Portugalia, wymieniam na pałę teraz. Włochy, Watykan, Bułgaria, Chorwacja. Chorwacja ma. Cypr. Stop. Stany, Rosja, Francja na 100%, Słowacja, Estonia, Urugwaj. Wyspy, Islandia, Szwecja, Norwegia. Jak dla mnie 11. No to ugra. Prosta technika. Rozwalił system. No to taka durna kaza, nie lubię tak. Na pałę. Mogłeś tak powiedzieć 11. Tak. Miasta, w których odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Niezależnie jakie. Nie. Dobrze. Zarówno zimowe, jak i letnie. Rozumiem.
5. 10. Możesz ty w mordę. Strzyj się to? To leć 10. Start. Montreal, Nagano, Turyn, Paryż, Londyn, Ateny, Berlin, Los Angeles, Rio de Janeiro, Tokio, Pekin. Już masz 12. Jeszcze jakieś jedno wymienisz na wszelki wypadek? No, czy do wszystkich jest, no, jest jeszcze, nie, Seul to na 100%, Salt Lake City. Ten. To już masz, to ugrałeś. No, ciekawa rozgrywka. Ciekawa, no. Dobrze, ósmą kategorią, którą mamy, to mamy superbohaterowie Marvela. 7. No i tu będzie DC, a Marvel dużo sprawdzania. To nie, to weźmiesz te 7 i będziesz na minusie, bo trzeba zapisywać wszystko. Bo tych postaci wcale nie jest dużo. Jakie to ma być? Czego? Bo ja nie wiem, co jest do czego. No, ja dlatego tak myślałem. Marvel. Marvel, czas. Start. Start. Batman. Nie. Aha, to nie tu. Spider-Man. Tak. Kapitan Ameryka. Tak. Superman. Nie. Coś mi się przypomina kategoria z flagami. Nie, ale nie chodzi o to, tylko nie lubię tak wymieniać dla wymieniania. Czterech nie wymieniłem tylko. Później mamy Thor. Tak. Później mamy ten. Nie Iceman, tylko on się nazywa Doctor Strange. Tak. Później mamy Venom. Tak. Później mamy Miles Morales. Miles Morales. Sprawdź, a ja myślę dalej. X-Men. No ale to jest grupa ludzi. Aha. No to ten. Hulk. Tak. No jak się nazywa ten kurna gość? Octopus. On się nazywa... Minuta minęła. Okej. Okay. A jak się nazywa ten, co Robert Downey Jr. go gra? Iron Man. Iron Man, a ja Iceman! Myślałem, że o Aquamana ci chodzi. A tego też mogę wymienić. Batman. DC. Spider-Man. Marvel. Raz. Ameryka. Marvel. Superman. DC. Thor. Tak. Marvel. Doctor Strange. Marvel. Tak. Venom. Marvel. Tak. Miles Morales. Miles Morales, no to jest jakby... To jest postać w Spider-Manie. To jest postać ze Spider-Manem. Bo on jest, no to on jest jakby bohaterem DC, no jest. Bo on jest na okładce gry. Inny niż Peter Parker, więc nie możemy go zaliczyć. Bo Hulk jest. No to jest Marvel. To jest 7. Tak, masz 7. A to identycznie jak z flagami. A tu miałeś do mnie pretensje. Ale ile wymieniłem? Nie. No trochę pousuwałem już teraz, wiesz? Otworzyłem się notatkę, co mam kupić. Masło, olej, chrzan. I ostatnia. Przedostatnia. No. Filmy z Johnem Deppem. No tylko ta największa jego seria jest liczona jako jedno, tak? Tak. Okej. Okay. Ta w sensie pięcioczęściowa. No tak, no wiadomo. No, no jak wszyscy wiemy, o co chodzi, to... 2. 3. 4. 4 filmy wymienisz z Johnny Deppem? Tytuły? No dobra, no pójdę 5. To jest pas. Czas start i słucham państwa. Piraci z Karaibów. Blow, Donnie Brasco, Jeździec bez głowy i Alicja w Krainie Czekolady. Nie ma takiego filmu. No to jest... To nie zgadniesz tego tytułu, bo to się inaczej nazywa. No to jeszcze film z Deppem to będzie... Pisarz? Pisarz, taki film, coś takiego. Wrota. On jest pisarzem i on na końcu to oglądałem to. 2, 1, stop. 9 wrota. Chyba takie tytuł. Już są, ale nie wiem, ale nie wiem, czy to jest. Więc tak, mówiłeś, Piraci z Karaibów, to oczywiste. Blow, tak. Donnie Brasco. No oczywiście. Tak. Powiedziałeś jaki? Jeździec bez głowy. Powiedziałeś Alicja w Krainie Czekolady, to połączyłeś dwa filmy. Charlie i Fabryka Czekolady. Charlie. Albo Alicja w Krainie Czarny. No to wiem. A jeszcze to Willy Wonka? To właśnie jest Charlie i Fabryka Czekolady. No. 9 wrota, no to są. No bo to jest taka nawet układka, że on stoi w tyle. Tylko powiedziałeś wrota, a nie 9 wrota. Sady, jeszcze był taki film z nim, Edward Nożycoręki. Tak. Tak, tak było. Koszmar w ulicy Wiązów. No to 4 na to wychodziło. Szkoda, że nie dodałem tego 9 wrota zamiast wrota. Bo to szybko wymieniałeś, no, bardzo. Bo 9 wrota, nie? Tak. No. No to oglądałem ten film. A Edwarda Nożycorękiego? Nie, nie, nie. Bardzo ładny film. Familijny. Jaki jest stan punktowy? 36 do 25. Dobra. Liczę, środkujesz, choć może być ciężko. No. Imiona kobiety na literkę K. Na literę K? K.
Kobiece. Kobiece na K. 11. 12. Nauki, piłka po twojej stronie. Pas. Nie grasz? Nie. Nie, bo strategicznie do tego mam nadzieję, że mi się uda. Ja w głowie sobie na szybkości wymieniłem 5, a później już kurna ślimaki w głowie. Przemo, czas start, bierz. Gotowi? Dymitrze? No proszę. Zagraj mi na cytrze w takim razie, dawaj. Czas, start. Katarzyna, Karolina, Konstancja, Klaudyna, Klaudia, Ksenia, Kornelia, Boże. Połowa czasu mi da. Mhm. Dobrze ma, dużo ma. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Ale z ciebie kuźwa wujek. Czemu? Kalina. Kalina. Ale jakie są jeszcze imiona? Kamila, Kaja, Klara. Kaja, Klara. Karina. Teraz to my możemy sobie powymieniać. Kalina, no to tylko... Karolina, Katarzyna, Kasandra, Kaja, Kama, Kalina, Kamilia, Karina, Kazimiera, Kinga, Kira, Klara, Klarysa, Klaudia, Kalina, Klaudyna, Klementyna, Kleopatra, Klotylda, Konstancja, Kordula, Kornelia, Krystiana, Krystyna, Krzysztofa, Ksenia, Kunegunda, Kwietosława. Ale mało! Ty, raz, dwa, trzy, cztery, zarypałem, siedem. Chyba, nie? Ja wymieniłem w głowie 5 i już miałem takie, mówię, o nie, to nie będzie łatwe, ja a wymienię jeszcze 7. Ale ja lubię do końca. Ja lubię do końca. Ale ja też lubię do końca, ale tym samym... Tym samym matematyka jest po stronie Łukasza. Tym samym przegrałem. Jest 25-24 dla Łukiego. A dlatego nie chciałeś grać, a ja... Dlatego dałem 11, bo jakbym dałem 11... A ja poszedłem na całego. Mogę odpuścić. To ja ten. Źle to zagrałem. Mogłem zatchnąć mordę, a ja jak zwykle chciałem. Paplasz to miapę na prawo i lewo. Dziękuję, ja się dobrze bawiłem. Ja również. Piszcie, jak wy się bawiliście. Jeżeli nie subskrybujecie, to gorąco zapraszam do subskrypcji. Tutaj wyświetla się lista ostatnich 10 osób. Ale co najważniejsze, to jest to, że nie ominie was kolejna publikacja, jeżeli było fajnie i przyjemnie. Tak jest. Dziękujemy? Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy i do następnego. Na razie, pa. Pa, pa.